Może by pan był moderatorem dalej. Ja witam państwa, Wojciech Borekiewicz, ale pan doskonale sobie daje radę, panie prezydencie. Pewnie jako dziennikarz bym sobie bardzo się cieszył z tego ognia dyskusji, namiętności, które tutaj padły, wielu oskarżeń. Natomiast jako człowiek, który sportem się zajmuje i sport lubi, no to jest mi przykro, podobnie jak panu Sawerskiemu, że zamiast jednak mówić o tym, co ma być, bo wiemy, że jest źle. Co ma być, w jaki sposób z tego kryzysu wyjść, no skupiamy się jednak na mimo wszystko personalnych atakach i to źle, bo do niczego nie dojdziemy. No z oczywistych względów ani obecnej władzy, ani kilku innym poprzednim prezydentom i ekipom ratuszowym nigdy nie przyszło na myśl, żeby Polonię likwidować. Natomiast jako, że to jest dobro społeczne, zawsze próbowano ją w jakiś sposób reanimować. Różnie to oczywiście wyszło. Niestety dlatego, że mówię teraz o pieniądzach, może dojdziemy do pieniędzy, bo to jest bardzo ważne. Również dlatego, że pan prezydent na początku naszego spotkania powiedział, iż należy wydawać tylko tyle złotówek, ile się w klubie sportowym ma. No tylko do tej pory zawsze było tak, że zawsze wydawało się więcej niż złotówek się ma. No i panie prezydencie, w poprzednim roku już za pana rządów było dokładnie tak samo, że jednak trzeba było dołożyć te 3 miliony złotych, o ile dobrze pamiętam, żeby ten klub funkcjonował. Więc chyba jedna rzecz, ja mi się wydaje, że trzeba się po prostu na to zgodzić w tym gronie. Wszyscy kiwamy głowami, że tak powinno być, ale chyba każdy ma z tyłu głowy, że a może jednak tam coś się dosypie, jak będzie taka potrzeba. Że jeżeli doliczymy się, a myślę sobie, że tutaj na podstawie tego, co wyczytywał Jurek Kanclerz, zresztą na marginesie jedna dygresja a propos tych różnego typu kwot wpływających z budżetu miasta, no mimo wszystko te kwoty, które spływały z budżetu miasta, które były takie niskie poprzednia, no też pochodziły z kieszeni miejskich, tylko ze spółek komunalnych. No to było to samo źródło, tylko inaczej się to nazywało. Także, ale to na marginesie, to nie ma znaczenia w gruncie rzeczy. Wracając do tych złotówek. Doliczymy się być może tych 4,5 miliona złotych, tak, Jurku, takiego budżetu, który można ewentualnie wykroić na sezon 2013. Ja powiem brutalnie, że no, jeżeli nadal się oczywiście chcemy, jeżeli nie chcemy się spotykać w tym gronie w następnym roku, jak tutaj panowie mówili, to musimy sobie powiedzieć szczerze, że wydajemy tyle, ile mamy. Na przykład te 4,5 miliona złotych i będziemy się tam kręcić w ogonie Ekstraligi lub na początku pierwszej ligi. Mam nadzieję, że w ogonie Ekstraligi. Trudno, takie są realia. Drugi pozytyw to szkółka żużlowa i młodzi ludzie, młodzi zawodnicy, których przez wiele lat w Bydgoszczy nie było, ostatnio się pojawili. Tak? To robota Bydgoskiego Towarzystwa Żużlowego, Minitoru, Jacka Woźniaka. Mamy chłopaków, którzy potrafią na żużlu jeździć. Oczywiście to nie są jeszcze gwiazdy, tak? To nie są tuzy typu Maciej Janowski, typu bracia Pawliccy, no ale cóż, być może tacy wśród nich się tam jeszcze pojawiają i kręcą. Jest to jakiś tam fundament, na który trzeba stawać i skoro szukamy pozytywów, to ten pozytyw kolejny. I trzeci pozytyw, wydaje mi się, bez którego chyba dalej kroku nie poczynimy w przód, no to już jest, zgadzam się absolutnie tu z panami ze Stowarzyszenia Kibicowskich, stadion. Dlatego, że niezbędna jest moim zdaniem deklaracja władz miasta. Ten stadion będzie modernizowany w etapach dwóch, trzech, czterech. To już jest do ustalenia, bo to będzie znak dla sponsorów przede wszystkim, o których tak tutaj mówimy, że ich nie ma, bo oczywiście ich nie ma, że no jest jakaś przyszłość dla Polonii. Wydaje mi się, że taka deklaracja, jeżeli ona nie padnie w najbliższym czasie, no to będzie zły znak dla sponsorów i dla żużla. Ostatnia rzecz, o której tutaj chciałem mówić, to kibice, ale to akurat jest no, problem najtrudniejszy do rozwiązania. Wydaje mi się, że ile tutaj osób, tyle diagnoz i przyczyn tego spadku frekwencji, a to chyba temat na inną rozmowę. Te kwoty, które mówił pan Jerzy Kanclerz i pan redaktor Spino, ja tu mam w razie czego dla wszystkich, no, zebrane w poszczególnych latach dofinansowanie klubu 2007 150 tysięcy ze wszystkich źródeł, łącznie ze spółkami. 2008 to jest promocja 400 tysięcy, 2009
Łącznie jest już 2272, przy czym promocja 500 miasto, znaczy się dokapitalizowanie 1 000 000 i 4 spółki, w tym ADM, to już jest sztuczność właśnie tworzona, gdzie ADM, który ma dbać o remonty i mieszkania i wymianę okien, zakupował usługę, domyślam się, promocyjną w zakresie reklamy własnej. Podobnie bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i ProNatura, 100 252. 2010 rok, promocja 600, dokapitalizowanie z miasta 1 800 000, Bydgoski Park Przemysłowy 51, Kapec, też monopolista praktycznie na rynku, 244 000, MWiG 20 i łącznie dało to kwotę z budżetu miasta do 5 500 łącznie, z czego 4 500 z budżetu miasta, 1 000 000 z komunalnych. I żebym tu się mógł odnieść do tego, co pan redaktor powiedział, rok 2011, czyli pierwszy, kiedy pod którym budżetem ja się i Rada Miasta podpisuje obecnej kadencji, to jest promocja 600 000 i dokapitalizowanie spółki 5 400. Przy czym to wszyscy sobie zdajemy sprawę, że dlatego to było tak dużo, ponieważ byśmy musieli już w tym gronie spotkać się rok temu i rozmawiać dwa razy z większymi emocjami, więc wtedy można było podjąć jedną decyzję, albo dokapitalizować, czyli dać tlenu i liczyć na to, że to będzie ostatni tlen, albo się nie spotykać, tylko zaczynać od drugiej ligi i tak jak dzisiaj chyba gdzieś w gazecie przeczytałem, metoda pewnie z 2003 roku, jedna spółka utopiona, trafia prawo do startu w kolejnej spółce i budowanie od zera. Można było i tak, to też było wyjście, jak widać i czytam, w Polsce stosowane, ale wówczas uważam miasto jako główny udziałowiec jest niewiarygodne, a na to ja nie chciałbym firmować. Zaraz panu prezydentowi tutaj oddam głos. Proszę bardzo. Witam serdecznie, nie miałem okazji się przywitać. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie. Ja zacznę od takiego zdania. Chyba każdy z nas, który tutaj siedzi, jakby mu się postawiło pytanie, czy zależy mu na dobrobycie, na tym, żeby klub Polonia był wielki, każdy odpowie tak. Natomiast wszyscy w wielkich emocjach obrażają siebie wzajemnie. Dzieje się to na stronach internetowych, dzieje się to nawet dzisiaj. Te wszystkie działania, które następują, nie wnoszą kompletnie nic nowego do tego, co mogłoby się w klubie sportowym Polonia zmienić. Mieliśmy okazję ostatnio w gronie wielu osób na antenie Radia PIK rozmawiać o tym, co można by było zrobić, aby w Polonii było lepiej. Ja uważam, że zresztą cały świat tak funkcjonuje. Budżety klubów składają się z kilku podstawowych elementów. To są kibice, to jest pierwszy element, czyli bilety sprzedawane, drugi element to są sponsorzy, trzeci element to są prawa telewizyjne. To są trzy takie podstawowe filary, na których klub się opiera. Ta cała suma winna przychodów oczywiście wprost przekazywana jest na jakość tego klubu, na zakup zawodników i im więcej tych pieniędzy, tym w obecnym sporcie wyższa jakość. W każdym sporcie dzisiaj tak się dzieje, drużynowym, jak ktoś ma pieniądze, jest w stanie w ciągu jednego roku zbudować zespół niesamowicie silny. Jeżeli mielibyśmy budżet na poziomie 15 milionów złotych, jestem przekonany, że walczylibyśmy, albo nawet nieco mniejszy, walczylibyśmy o to, żeby dzisiaj stanąć na podium Ekstraligi. I tych pieniędzy nie mamy i to jest podstawowy problem. Ja starałem się też takie pytanie otwarte zadawać. Czy gdzieś jest granica inwestycji samorządowych pieniędzy w sport? Bo dzisiaj, jeżeli chodzi o Bydgoszcz, mamy klęskę urodzaju. Ja też to zdanie powtarzam wielokrotnie. Mamy drużyny, mamy piłkę nożną, żużel, siatkówkę, jedną, drugą, koszykówkę. Zespoły, które grają albo w najwyższych ligach rozgrywkowych, albo bezpośrednio na zapleczu. I głównym sponsorem większości tych wszystkich zespołów jest miasto Bydgoszcz. I oczywiście miasto Bydgoszcz ma ambicje i ma pełne prawo, aby głównym sponsorem tych zespołów być. Pytanie, gdzie jest granica przekazywania tych środków? Zapytałem Jurka Kanclerza na ostatniej Radzie Sportu, ile jego zdaniem Polonia winna otrzymywać pieniędzy. Jurek Kanclerz odpowiedział mi 2 miliony złotych. I gdyby taki scenariusz się zrealizował, to na 100% jeździlibyśmy w pierwszej lidze, ponieważ na żadną inną ligę nie byłoby nas stać. Jeżeli mamy taki budżet, jaki mamy, to tak jak powiedział Wojtek Borakiewicz, stać nas jest dzisiaj na to, żeby jeździć albo w czołówce pierwszej ligi, albo na końcu ekstraklasy.
I zdania pod tytułem, że warto by było, żeby przyszedł do Bydgoszczy Tomek Golob, że dobrze by było, gdyby ten zespół był jeszcze silniejszy. Oczywiście zgadzam się z tym, że jak tak by było, to byśmy mieli szansę walki o lepsze miejsca. Być może byłoby na trybunach więcej kibiców, może nawet nie być może, a na pewno by było. Natomiast myślę, że to nie byłby o tyle większy przychód, który by zagwarantował te większe koszty, które należałoby w takim stanie rzeczy ponieść. Zatem w dalszym ciągu brakuje nam pieniędzy. I dzisiaj to jest podstawowy problem funkcjonowania tej spółki. To są pieniądze. I to trzeba jasno sobie podkreślić jako pierwszy punkt dzisiejszej debaty, sobie zapisać, skąd znaleźć środki finansowe, ażeby było lepiej. Pierwsza informacja jest taka, albo pan prezydent Rafał Bruski razem z Radą Miasta podejmą taką decyzję i na sport w Bydgoszczy przeznaczą nie kwotę X milionów, a X plus 5 milionów. I wtedy dołożymy do jednego zespołu, drugiego i trzeciego i będziemy walczyli o medale drużynowych mistrzostw Polski, o lepsze osiągnięcia. Z pewnością będzie to lepsza promocja miasta Bydgoszczy, ale jeżeli te pieniądze dołożymy do sportu, to należy je skądś zabrać. Zatem gdzieś tych pieniędzy będzie mniej. I oczywiście jest to decyzja również pana prezydenta i decyzja Rady Miasta. Można to zrobić, tylko ja właśnie oczekuję dzisiaj takiej dyskusji. Czy my powinniśmy to zrobić, czy tego robić nie powinniśmy? Czy jest gdzieś granica, czy tej granicy nie ma? Czy skoro są takie dzisiaj oczekiwania, to należy, pan prezydent przecież reprezentuje głos mieszkańców Bydgoszczy, czy należy się z tym głosem zgodzić, czy być może za chwilę pojawią się inne głosy, które będą sugerowały, że należy robić cokolwiek innego. I szukanie dzisiaj winnych, kozłów ofiarnych, oczywiście każdy ma prawo i należy, tak jak pan stwierdził, rozliczyć to, co było, bo rzeczywiście bez rozliczenia trudno przechodzić do nowego otwarcia. Niemniej jednak należy się zastanowić, czy te wszystkie inwektywy, które są przerzucane z jednej strony w drugą, czy one rzeczywiście są słuszne. Czy dzisiaj, analizując funkcjonowanie pana prezesa Deringa, możemy merytorycznie mu zarzucić konkretne złe działanie, czyli, że nie wiem, za drogo zakupił takiego żużlowca czy innego, czy, bo nawet jeżeli zgodzimy się z tym, że był źle zaplanowany budżet, bo były przeszacowane wpływy z biletów, to tak czy siak, jeżeli chcieliśmy mieć taki skład, to tak czy siak i tak tych pieniędzy w konsekwencji by zabrakło. Średnia, jeżeli chodzi o ilość kibiców na trybunach w Ekstralidze, jest w Bydgoszczy zdecydowanie najniższa. Więc można było teoretycznie założyć, że nie będzie to 4 tysiące, a na przykład 7 tysięcy. Tak? Jeżeli mielibyśmy 7, przemnożyli to razy ilość meczy, to by się okazało, że prawie milion złotych w budżecie by się znalazło. Można było zakładać, że będzie troszeczkę więcej pieniędzy od sponsorów. Rzeczywiście Bydgoszcz miastem łatwym nie jest, bo do tych samych drzwi o pieniądze sponsorskie puka wiele klubów. Puka Zawisza Bydgoszcz, puka Polonia, puka Artego, puka Delekta. Każdy ma jakąś ofertę i podkreślam, dobrą ofertę. Większość tych spotkań to są spotkania transmitowane w telewizji, więc sponsor bydgoski dzisiaj faktycznie wybrać sobie może jak chce, tak? Bo i siatkówka jest transmitowana, i piłka, i żużel, i mecze Artego są transmitowane, co prawda na antenach telewizji bydgoskiej, ale są mecze siatkówki kobiet też. Więc ta oferta jest spora. A sponsorów w Bydgoszczy nie przybywa. Ta ilość firm, które decyduje się w ten sposób reklamować, jest w Bydgoszczy ograniczona. Zatem mamy, wydaje mi się, trochę pretensje do rzeczywistości. Bo ja bym chciał dzisiaj usłyszeć głos, który powie, słuchajcie, ja mam pomysł, tak? Ja wiem, jak znaleźć środki finansowe. Słuchałem z zainteresowaniem państwa wystąpienia i pojawiła się taka informacja, że należy w klub zainwestować pieniądze, należy odnowić stadion i poszukać prywatnego inwestora, który ten klub kupi. To nie jest też takie proste, dlatego że dzisiaj w podobnej sytuacji finansowej jest wiele klubów żużlowych w całej Polsce. Nie jesteśmy jedynym. Oczywiście są takie, które radzą sobie doskonale, mając pieniądze i to też w większości z samorządów, tam gdzie tej konkurencji sportowej tak dużo nie ma. I w tej sytuacji trudnej oczywiście ja nie widzę chętnych, którzy takowe kluby żużlowe chcą zakupić, a nie widzę chętnych z prostego powodu, bo to dzisiaj nie jest interes. Bo dzisiaj nawet jeżeli ktoś kupi klub żużlowy i chciałby na tym klubie żużlowym zarobić, to po pierwsze nie może tam włożyć swoich pieniędzy, tylko musi włożyć cudze, żeby nadwyżka budżetowa była zarobkiem. Pan wspomniał o tym, że
tak należy prowadzić klub, aby na nim zarobić. Więc mechanizm zarobku jest prosty. Trzeba mieć większe przychody niż koszty. I to wydaje mi się, że dzisiaj w ani jednym klubie żużlowym w Polsce się nie dzieje, ponieważ potrzeby, oczekiwania zawodników, podkreślam, kontrakty są bardzo drogie. Dzisiaj właściwie chyba w żadnym sporcie tak wiele się nie zarabia jak w żużlu. Oczywiście, że te wynagrodzenia generuje rynek, jeżeli ktoś płaci, a jest ktoś, kto sprzedaje. Jeżeli do takiej transakcji dochodzi, no to znaczy się, że jest okej. I tutaj jest bardzo podobnie. Natomiast podkreślam, dzisiaj jako samorząd jesteśmy największym sponsorem bydgoskiego sportu i dzisiaj te środki, które są wydawane, to są bardzo duże środki. Wydaje mi się, że więcej tych środków już być nie powinno. Należy oczywiście to optymalizować, należy szukać lepszych rozwiązań, należy być może skoncentrować się na kilku dyscyplinach. Takiej dyskusji też oczekuję. Może Bydgoszcz nie potrzebuje wszystkich dyscyplin, może warto z czegoś zrezygnować kosztem czego innego. To są te pytania, na które w takim znamienitym gronie chciałbym uzyskać odpowiedź. To nie znaczy, że pan Bruski czy pan Chmara mamy patent na to, jak ma funkcjonować polski, bydgoski sport. Mamy swoje przemyślenia, mamy swoje wizje, niemniej jednak spotykamy się w takim gronie właśnie, żeby pomówić o wizjach Polonii Bydgoszcz. A dzisiaj są tylko roszczenia i inwektywy i, przepraszam, żadnego pomysłu. Postarajmy się skoncentrować na tym, co zrobić, tak? Bo rozwiązań jest kilka, tak? Mamy dzisiaj jedną informację, że pieniędzy więcej nie będzie. To, co udało nam się zrobić, za zgodą Rady Miasta, udało nam się wpisać do wieloletniego planu finansowego środki, które zamierzamy na klub Polonię przeznaczyć w perspektywie kolejnych lat. To jest dobra informacja, bo to oznacza, że klub Polonia wie, że takie środki na pewno, jeżeli będzie funkcjonował na określonym poziomie sportowym, będzie miał. To jest kwota bliska 10 milionów złotych w perspektywie kolejnych 3 lat. I to jest również informacja też dla sponsorów, tak, że miasto jest tym silnym fundamentem i jest tym silnym partnerem, który zamierza promować się za pośrednictwem żużlowego klubu sportowego Polonia. I w związku z tym również klub otrzymuje bardzo duże narzędzie do tego, aby porządkować swoje finanse i aby wykorzystać tę sytuację po to, aby w tej trudnej sytuacji, w jakiej obecnie się znalazł, zdobył, krótko mówiąc, pożyczając środki finansowe, a konto przyszłych wpłat. I tutaj, jeżeli chodzi o ruch, który myśmy wykonali, czekamy, wiem, że już dzisiaj jest gotowa oferta klubu Polonii. Ta oferta do nas dziś wpłynie, bądź jutro rano. Taką informację otrzymałem od pana Polkowskiego. Na tej bazie miasto rozpisze postępowanie i będzie gotowa umowa do podpisu, która będzie gwarantem dla tej instytucji czy banku, który takowej pożyczki udzieli. Podkreślam, pożyczka jest bezpieczna z tego względu, że jest gwarantowana przez pieniądze budżetowe, które będą do Polonii w roku przyszłym przekazane. Ale oczywiście to jest też sygnał, że będzie trzeba te pieniądze oddać. Zatem w przyszłym roku w budżecie z tego stałego fundamentu, czyli z tego, co miasto oferuje, będzie tych pieniędzy mniej. Więc budżet, jeżeli będzie budowany i ma być on tak zbudowany, żeby nie było ponownie za rok dziury, musi być, tak jak powiedział pan redaktor Borakiewicz, budżet musi być mniejszy. Więc jeżeli budżet będzie mniejszy, to stać nas będzie na teoretycznie zakontraktowanie teoretycznie słabszych zawodników. I to oznacza, że znowu nie będziemy zadowoleni, bo wynik sportowy będzie w tym przypadku wątpliwy, ryzykowny. Tak? Być może spadniemy, być może będziemy gdzieś jeździli w ogonie. Jak będziemy jeździli w ogonie, bądź być może spadniemy, zainteresowanie kibiców będzie mniejsze, zatem kolejna składowa budżetu, koło się nam zamyka, będzie również mniejsza. Więc to jest moje kolejne pytanie. Co zrobić, żeby pomimo tego namówić kibiców i zaprosić ich na stadion? Żeby powiedzieć im, że to jest stan przejściowy. Żeby zachęcić ich do tego, żeby wspierali swoją drużynę, pomimo tego, że znalazła się w sytuacji kryzysowej. To są jakby te tematy, o których ja bym chciał rozmawiać, co do których oczekuję właśnie pomocy od Stowarzyszeń Kibiców, bo to są te elementy, nad którymi warto dzisiaj dyskutować. Przepraszam, 5 minut miało mieć każdy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to tak może to już po kolei.
Dzień dobry. Przestrzegam tego czasu. Tak jest. Maciej Sikora, Ruch Odbudowy Polonii Bydgoszcz. Kilka słów o naszym ruchu. Nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem kibiców, którzy działają tutaj z klubem od wielu lat. Jesteśmy ruchem, który powstał tak naprawdę po ostatniej konferencji prasowej, po meczu ostatnim na Polonii, gdzie wyszło na jaw te rzeczy, które nie były wcześniej znane kibicom szerszej publiczności. Nasze przekonania są takie, że trzeba zacząć mówić o tym, co właśnie będzie w przyszłym roku, co będziemy robić dalej. Nie chcemy rozliczać to, co było wcześniej, ze względu na to, że myślę, że to nie ma sensu. Tak jak tutaj wiele osób mówiło, trzeba się skupić na tym, co będziemy mogli zrobić. I wydaje się, że nasz ruch jest tutaj ruchem, który właśnie ma kilka pomysłów, co zrobić, żeby zebrać taki budżet, żeby zebrać takie pieniądze umożliwiające jazdę w Ekstralidze, nawet na końcu tabeli, czy nawet w pierwszej lidze, bo to nie o to chodzi, żeby zawsze była Ekstraliga. Oczywiście fajnie, ale nigdy nie jest tak, że za wszelką cenę musimy w tej Ekstralidze jeździć. Więc może tutaj przekażę mikrofon. Kilka pomysłów naszych z naszej strony. Witam, Przemysław Wit. Proszę Państwa, przede wszystkim uważamy, że wizerunek bydgoskiej Polonii w ostatnim czasie jest dosyć kiepski, w kiepskim stanie. W związku z tym chcielibyśmy się zapytać, czy istnieje w Polonii wyspecjalizowana komórka do spraw public relations. To jest w tym momencie, w obecnych czasach jest to, jak wiadomo, podstawa, bo inaczej sponsorów nie zachęcimy do oddawania swoich środków na klub, który znajduje się w kiepskim stanie i ten kiepski stan jest również w mediach, a jak wiadomo, media to w tym momencie dla biznesmena podstawa. Zatem pierwsze pytanie, czy moglibyście Państwo... Bardzo, umówmy się, nie tak? Zadajmy pytań, tylko dostrzega Dobrze. Pan zły PR, proszę określić, proponuję lepszy PR. Tak, proponuję lepszy PR. Podstawa w tym momencie to opracowanie długofalowej strategii PR-owej. To jak wiadomo jest podstawa w każdym przedsiębiorstwie. Druga sprawa w dziedzinie public relations. Uważamy, że powinniśmy dążyć do zespolenia bydgoskiego środowiska żużlowego. Mowa tu na przykład o panu Ryszardzie Dołomisiewiczu czy Jacku Golobie. Ich doświadczenie na pewno by się przydało w zarządzaniu naszym klubem i wiele ciekawych pomysłów na pewno by wnieśli. Następna sprawa z dziedziny PR-u. Uważamy, że warto organizować częste spotkania z naszymi żużlowcami w galeriach handlowych. To jest miejsce, gdzie ludzie niekoniecznie związani z żużlem się pojawiają i być może zainteresują się tym pięknym sportem i postanowią przyjść na stadion. Zatem częste spotkania z żużlowcami w galeriach handlowych. Kolejna sprawa. Ciekawy pomysł pana Tomka Suskiewicza, menedżera Emila Sejfudinowa, żeby organizować spotkania sponsorów Polonii z żużlowcami, na przykład po piątkowych treningach. To jest ciekawy pomysł. Sponsorzy wtedy będą lepiej się na pewno utożsamiali z klubem. No a z kolei żużlowcy poznają osobiście osoby, które ich wspierają. Kolejna sprawa, gadżety klubowe. Oglądałem dzisiaj stronę bydgoskiej Polonii. Rzeczywiście jest tam masa bardzo ciekawych pomysłów. To na pewno jest plus dla pana Januszkiewicza, który się tym zajmuje. Tylko, że na przykład proponujemy, żeby te gadżety były sprzedawane w gęstszej sieci punktów, nie tylko w sklepie kibica na Polonii, na Sportowej 2, ale też na przykład w galeriach handlowych. To jest już pytanie dla klubu, czy to się opłaca. Następna sprawa, też z dziedziny tutaj związanej z wizerunkiem. Na pewno jest niedopuszczalne, żeby zabranić kibicom wnosić w upalne dni wodę na mecz. To jest kwestia niedopuszczalna, dlatego że po pierwsze bilet jest już drogi. Nie wszystkich kibiców stać na zakup wody na stadionie. No, poza tym, z tego co się orientuję, wody nawet zabrakło tutaj na ostatnim meczu z Włókniarzem Częstochowa, więc na pewno nie jest to nic miłego. Jaka jest propozycja w tym zakresie? Jeżeli już nawet tutaj powołujemy się na bezpieczeństwo, no to na przykład niech klub kupi tanie plastikowe kubeczki, no i niech nawet te 20 groszy, czy ile to może kosztować, niech każdy kibic zapłaci, przeleje sobie wodę tego kubeczka i wchodzi na stadion, jest wszystko elegancko. Kolejna sprawa, z dziedziny też PR. Może warto zastanowić się, czy nie stworzyć niskobudżetowej telewizji klubowej, coś na wzór Startu, Start TV, to jest telewizja klubu Start Gniezno z pierwszej ligi, więc myślę, że to nie jest jakaś inicjatywa przekraczająca nasze możliwości. Warto by nad tym pomyśleć na pewno. I uważamy też, że nie do końca klub sobie radzi z rozgłosem w mediach, z interweniowaniem w sytuacjach kryzysowych. Na pewno
pani rzeczniczka prasowa na pewno sporo dobrego wprowadza tutaj do klubu, ale gdzieś tam jej zabrakło tutaj w trakcie kryzysu, który się wytworzył po meczu z Włókniarzem Częstochowa i no warto się nad tym zastanowić, jak te media relations wyglądają. Też bardzo ciekawym pomysłem z dziedziny PR-u jest to, żeby wspólnie wszyscy kibice wspólnie zaśpiewali hymn, historyczny hymn bydgoskiej Polonii w jakiejś ciekawej aranżacji. To jest, myślę, ciekawy pomysł, który by zespolił nasze środowisko. No i z jednej strony pokazał, że też potrafimy coś wspólnie zrobić. Ostatnia minuta została. Ostatnia minuta, dobrze. Więc myślę, że warto też się zastanowić nad marketingiem Polonii. Uważamy, że warto byłoby spróbować obniżyć ceny biletów, tak? Nie znam funkcji popytu na mecz żużlowy, bo nie siedzę w bydgoskiej Polonii, ale warto się zastanowić, czy na przykład lepsze jest 5 tysięcy widzów za 30 zł, czy 15 tysięcy za 10 zł. Wiadomo, że dla sponsora liczy się tłum, więc zdecydowanie lepsze 15 tysięcy za 10 zł. Warto spróbować. Warto na pewno też obniżyć bilety dla uczniów, studentów, emerytów czy rodzin, ponieważ nie wszystkich stać na taki komfort, jakim jest oglądanie żużla, a warto to na pewno ludziom umożliwić, przez co tworzy się nam szersza widownia. Kolejna kwestia, więcej otwartych kas przed meczem powinno być, ponieważ kibice zbyt długo czekają na wejście na stadion, często wchodzą w trakcie meczu, to na pewno nie jest nic miłego stać przy 30-stopniowym upale w długiej kolejce. Więcej kas proponujemy. Uważamy też, że żużel powinien być troszkę lepiej zarządzany, to powinien być troszeczkę wyższej jakości produkt. W związku z tym sam mecz powinien być swego rodzaju show. Uważamy, że warto na przykład zainwestować jakiegoś wodzireja, kogoś, kto w przerwach między biegami podtrzymywał atmosferę, podgrzewał tę atmosferę. No i warto też na przykład, nie wiem, współpracować z jakimiś szkołami tańca, które mogłyby się wypromować, a z drugiej strony no, jakaś jeszcze inna atrakcja podczas meczu by na kibica czekała. Uważamy także to jest dziedziny marketingu, ponieważ wiadomo, zależy nam na lepszej jakości tego produktu, jakim jest mecz. Uważamy, że należy tak przygotowywać tor, żeby on sprzyjał walce. Ja rozumiem pana Roberta Sawinę, który tutaj argumentował ten cięższy tor tym, że nasi żużlowcy powinni się nauczyć jeździć na takich cięższych torach, no ale trzeba pamiętać, że mimo wszystko no, kibiców bardziej interesuje widowisko. I nieraz może warto nawet przegrać minimalnie mecz, ale po kapitalnej walce, bo wtedy przyjdą po prostu kibice, niż nawet wygrać 60-30 i jakoś ten mecz nie zapadnie kibicom w pamięci. I chcielibyśmy się także zapytać właśnie pana prezydenta Bruskiego, czy miasto planuje zmodernizować stadion? Można to przecież zrobić na przestrzeni kilku lat. I byśmy oczekiwali od pana prezydenta za jakiś czas konkretnych deklaracji, co w danym roku miasto planuje zrobić, no tak, żeby po prostu żużel był ciekawą propozycją dla Bydgoszczan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę propozycję. Ja do jednej się odniosę od razu, bo to nie jest tak, nie, jeszcze na razie nie. My z panem prezydentem Chmarą przed tym dzisiejszym spotkaniem oczywiście też spędziliśmy kilka godzin rozmawiając i tu padła propozycja, która już żeśmy nad nią się zastanawiali, nawet przeprowadziliśmy pewne rozmowy, związane z tym, że tak naprawdę widowisko żużlowe dwugodzinne to jest 15 minut emocji i potem ewentualnie rozmowa między biegiem a biegiem jest kilka, co najmniej minut, 7, 8, niekiedy więcej. Rozmawialiśmy z Telewizją Polską, z panem dyrektorem i tak pomyśleliśmy, że gdybyśmy stworzyli właśnie widowisko na bazie obsługi telewizyjnej i takiej wewnętrznej przez naszą telewizję nawet i Telebimu, to wówczas mielibyśmy tak naprawdę widowisko z wodzirejem, tak jak tutaj padło, to myślę, że jest to w tym momencie byłby zupełnie inny produkt. Na razie mówię o sam odbiór kibiców, znaczy, bo szukaliśmy też sposobów, które są realne do zrobienia, możliwe technicznie i oczywiście finansowo. I w tym momencie no, miasto byłoby w stanie, wydaje mi się, na razie takie mamy wstępne budżetowanie, z tego typu nowością na przyszły sezon ruszyć po to, żeby właśnie to było show, może wywiady po drodze, no coś tak jak oglądamy w telewizji, tak? Wypełniony czas między każdym biegiem. Gdybyśmy mieli Telebim, byłyby także powtórki, co jest zawsze bardzo cenne i czego brakuje tym, którzy przychodzą bezpośrednio na stadion. Więc to jest jedna z propozycji. Chcieliśmy na końcu o tym mówić, albo może nie dzisiaj, a następnym razem, ale jakby tutaj już wstępne rozmowy i kosztorys takiego przedsięwzięcia wziemy i wydaje się, że on jest realny. Dziękuję bardzo za ten głos. Proszę dalej. Damian Giża, Ruch Odbudowy Polonii Bydgoszcz. Tutaj chciałem nawiązać do tego, co pan prezydent Chmara powiedział, mianowicie jak zaprosić kibiców na stadion.
A więc problemem jest to, że w zasadzie my nie mamy stadionu. Tak jak pan zauważył, jest urodzaj sportu na wysokim ekstraligowym poziomie. Z tym, że no my jesteśmy tutaj trochę w najgorszej sytuacji. Pałac czy Delekta mają łuczniczkę, niedługo będzie hala mniejsza, rozgrzewkowa, wygodniejsza dla Artego czy Pałacu. Natomiast my stoimy w miejscu. My stoimy w miejscu i może dlatego też tych kibiców nie jest tyle, co byśmy chcieli, bo nie ma tego impulsu. Wszyscy spodziewali się jakiejś deklaracji, jakichś planów, chociażby bliskich, wieloetapowych, chociażby według wizji z ostatniego wywiadu z panem Suskiewiczem, ale jednak jakichś planów. A tutaj no, w tym względzie nic się nie dzieje, a chyba część ludzi się ze mną zgodzi, że byłby to jakiś impuls do tego, że warto przyjść, warto wziąć udział w tym, co się rozpoczyna, że coś zaczyna się dziać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja poproszę jeszcze o dwa zdania. Ja mówiłem krótko, więc to nie było 5 minut, więc chciałbym dać taką rzecz. Ja obiecuję tutaj wszystkim publicznie, że panowie ze Stowarzyszenia Pomagamy Polonii problemów z moją osobą mieć więcej już nie będą, ponieważ ja już nigdy do bydgoskiego żużla się nie zbliżę i to daję wam słowo honoru. Nigdy już więcej nie będę przeszkadzał w niczym. A jako wniosek, żeby w bydgoskim żużlu było dobrze, myślę, nie ma co dyskutować. Należy oddać Polonię we władanie Stowarzyszenia Polonia pod przywództwem pana kanclerza. I to będzie rewelacyjne rozwiązanie. Na pewno żużel pójdzie i nie będziemy się musieli niczym martwić. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten wniosek. Nie, no właśnie idziemy znowu nie w tą stronę, także spokojnie, panie Jerzy. Wszystkich bardzo proszę, byśmy faktycznie starali się mówić tylko do przodu względem czasu. Ja odniosę się do pewnej też naszych przemyśleń odnośnie tego, czy miasto powinno zarządzać tak naprawdę, bo ja akurat jestem wrogiem zarządzania przez miasto sportem w taki sposób, że Radę Nadzorczą ustalam, ta Rada Nadzorcza wybiera prezesa. Mnie się podoba bardziej ten model, który udało się wdrożyć w zespole piłkarskim, gdzie jest czyste, przejrzyste finansowanie, coś za coś i miasto ze swojej umowy, oczywiście, jeżeli partner będzie związany, się wywiązuje, ale jeżeli będzie wynik sportowy nie taki, to ja nie będę, że tak powiem, temu winien. Ja lubię ponosić odpowiedzialność, ale uważam, że akurat miasto nie jest od zarządzania sportem zawodowym jeszcze, tak? A wiemy, że poprzednie emocje w tamtym klubie wynikały z tego, że to prezes nie pasował, to był nieakceptowany przez jednych, przez drugich, jak nie przez trzecich, więc ja uważam, że niech środowisko sportowe samo wygeneruje osoby, które będą nią zarządzać. I ja powiem szczerze, taki tutaj głos padł. Gdyby ktokolwiek się zjawił, to chce z tą umową przejąć, jest wiarygodny jeszcze oczywiście, tak? I dobrze spiszemy umowę, przejąć zarządzanie klubem, to ja jestem otwarty, podobnie jak jest model już wdrożony w piłce nożnej, tak? Ja bardzo żałuję, że mamy udziałowca drugiego, który jest stosunkowo bierny, a tam są osoby, które z krwi i kości są dlatego razem, że kochają żużel. I ja żałuję, bo ja chętnie bym oddał jakby w zarządzanie naszemu wspólnikowi, żeby ponosił sportową odpowiedzialność za to, tak? Ja finansową w zakresie takim, jak w budżecie z radnymi przyjmiemy, jak najbardziej ponoszę. I żałuję, że nie ma chętnych. I też się obawiam, w takiej atmosferze, ja czytam i na swój temat, co jest na stronach, tak? Ja miałem już propozycję powieszenia, wywierzenie na taczce i jeszcze parę innych rzeczy. No i się proszę nie uśmiechać, bo to brzmi groźnie, dla mnie przynajmniej, tak? Takie emocje to wzbudza. Więc ja nie wiem, czy kto się zjawi, czy ktokolwiek się zjawi. To jest już inna kwestia, tak? Ale jeżeli się zjawi, to ja jestem otwarty na każdy model, w którym miasto będzie wiązało się z klubem tylko umową w zakresie promocji, tą, o której tu już kolega Sebastian wspomniał. Proszę bardzo, mówmy o przyszłości. Marek Brodowski, niezależny dziennikarz współpracujący z portalem bydgoskim. Pan Sebastian Chmara zadał fundamentalne pytanie, czy stać nas na żużel w Bydgoszczy. Tak? Tak było, panie prezydencie. I pan sobie sam odpowiedział, że stać nas, bo państwo deklarujecie 3 miliony w ciągu następnych 10 lat. 10 milionów w ciągu następnych, przepraszam. 10,1. Dokładnie. I to jest sygnał, który miasto wysyła w przestrzeń dla ewentualnych sponsorów. Jak patrzę tutaj na tej sali,
być może, że, bo nie znam jak było organizowane, nie wiem jak było organizowane to spotkanie, ale tutaj brakuje ludzi biznesu. Jest za mało ludzi biznesu. No pieniądze, no bezwzględnie. Zgadzam się z prezydentem Bruskim i tu ma rację. Gdybym był na jego miejscu, to też chciałbym zdjąć z siebie to odium odpowiedzialności za wyniki sportowe. Bo z jaki raz i prezydent ma odpowiadać za coś takiego, czy prezydenci? Przecież to jest kompletna bzdura. Niestety miasto jest w potrzasku, dlatego że mając je prawie 100%, musi przynajmniej jeszcze przez pewien czas wieść na swoich barkach tę odpowiedzialność. Ja życzę miastu, żeby złożył ktoś do 28 września świetną aplikację na prezesa zarządu, który będzie miał pomysł na pozyskanie ewentualnych sponsorów. Jest taki klub w Polsce, piłkarski, nie będę zdradzał jego, to próbujcie się Państwo domyśleć, który znalazł na to pewien sposób. I zdjął z siebie taką odpowiedzialność, jakby bezpośrednią, na szukanie sponsorów. Po co pan generał Dering, ja się w ogóle dziwiłem, jak czytając różne materiały, biegał i szukał a to partnerów, a to sponsorów. Jak sobie zobaczyłem na stronie internetowej Polonii, ilu tam jest wypisanych partnerów i sponsorów, to ten klub powinien opływać do statki, a tak generalnie nie jest. Więc trzeba szukać tutaj innych dróg pozyskiwania tych pieniędzy, ale nie będę o tym mówić szczegółowo, bo być może sam sobie złożę te papiery na prezesa zarządu i wtedy na takim przesłuchaniu powiem, o co chodzi. Tak tytułem żartu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mikrofon tutaj poprosimy. Ale w przyszłość. Mam taką prośbę. Dokładnie, panie prezydencie, w przyszłość. Ja tutaj chciałbym się odnieść do słów pana Sawarskiego na początek. To nie tylko to, że my chcemy rozliczyć przeszłość, ale my byśmy chcieli, może udałoby się to skłócone towarzystwo, każdy wie, że są jakieś tarcia, może by się na początku udało to jakoś towarzystwo zjednać, tak, żeby jedne i drugie, powiedzmy, bieguny razem się zeszły i zacząć budować coś nowego, a nie, że po prostu jedni i jedna strona nie może na drugą patrzeć. I wydaje mi się, że bardziej, tak jak w powiedzeniu jest, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Może byśmy się zastanowili nad tym, co było i patrzyli w przyszłość, by razem zbudować coś konkretnego. Ale czy to się uda, czy to są wizje jakieś, ja nie wiem. To nie jest do mnie pytanie, bo ja nie jestem stroną konfliktu, tak? Bardzo ekumenicznie to zabrzmiało, powiem, aczkolwiek po tych wystąpieniach wcześniejszych to jakby zaprzecza temu, ale okej, tak niech zostanie, może już przeszłość wymaszmy. Szanowni Państwo, kto jeszcze chciałby dzisiaj się swoimi przemyśleniami podzielić? Proszę bardzo, Panie Prezesie, ale wiem, że dzisiaj Pana tu wiele słów spotkało, ale bym prosił, żeby absolutnie. Po wojskowemu. Szanowny Panie Prezydencie, piękna inicjatywa dzisiejszego spotkania, idea okrągłego stołu, tylko zupełnie czegoś innego oczekiwałem. Nie będę tutaj w tym momencie z panem Jurkiem polemizował, bo jest to stek populizmu, nieprawdy i cieknący jad, którego nie mam zamiaru obcierać, ale to, co pan Jurek tutaj powiedział, że mam nadzieję, że nie przyjdzie, to ja właśnie wręcz przeciwnie, bo wiedząc, że będzie, to poszedłem z entuzjazmem i to mnie przekonało, że usłyszę coś nowego, w jakim kierunku ma się rozwijać bydgoski żużel. Padło wiele tutaj kluczowych pytań, wiele kluczowych też, co mamy robić, żeby ten żużel funkcjonował też. Nie? Bardzo łatwo mówić, krytykować na tym, tylko pomysłów na razie tutaj nie padło wiele na tej sali. I tego oczekiwałem, że ktoś, kto będzie w przyszłości kierował tym klubem, że będzie miał jakieś ukazania, w jakim kierunku idziemy. Bo możemy sobie łatwo powiedzieć, że Tomasz Golob ma być w Polonii. Jestem dwoma rękoma za tym. Tomasz Golob powinien być w Polonii. Powinien jeździć, powinien zrobić wszystko. Ale trzeba patrzeć też na ten budżet klubu. W ubiegłym roku, chciałem przypomnieć, co było pierwszą kością niezgody między mną a panem Jurkiem, to był kontrakt Grzegorza Walaska, najdroższy kontrakt chyba w historii klubu Polonia Bydgoszcz. I gdyby ten kontrakt byśmy utrzymali do tego, być może byśmy byli w czwórce, ale Polonia by miała dwa razy taki. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, mówiąc o przyszłości i pomysłach na przyszłość? Ale panie Jerzy. Tylko o przyszłości. Tylko? Tak. I nic nie będzie w stronę pana prezesa. Proszę bardzo.
Nie, nie, teraz już będę mówił poważnie. Tak, przepraszam panie prezesie i trochę mnie słowa Bogdana dręczą od 3 minut. Pan Bogdan Sawarski ma taką adrenalinę podobną do mojej. Wielokrotnie żeśmy się spotkali na różnych imprezach i powiedział jedno zdanie, że on odchodzi. I to mnie w tym momencie po prostu doprowadziło do tego, co chcę powiedzieć. Panowie prezydenci... Jak mówisz, że odchodzisz, to też tego nie mów, to cię proszę. Zadeklarowali o cegiełkach. Tutaj wiadomo, że jest taka propozycja tych cegiełek. Ja dzisiaj przychodząc do tego pomieszczenia, powiedziałem jedno i tu będę, pan prezydent mnie prosił, żeby nie mówić, że jeżeli miałoby pomóc to żużlowi w Bydgoszczy, a łatwo obliczyć to, co pan prezydent Chmara powiedział, że mamy kwotę na jeden sezon 3 miliony złotych, do tego doliczymy to, co pan redaktor Barakiewicz 700 tysięcy, to mamy 3,7 miliona i do tego doliczymy z Ekstraligi, to mamy prawie budżet 4,5 miliona złotych. Brutto. Dobrze, Bogdan. Do tego doliczmy, że ta frekwencja, która była w tym roku, to faktycznie była naszą porażką, co niejednokrotnie pan prezes Dering zachodził w głowę, jak na derbach mogło być 7 tysięcy. Ano było, panie prezesie, 7 tysięcy i czasy z tym pogodzić. Czy brakuje dużo do zapięcia budżetu, jeżeli będziemy mieli drużynę na poziomie, o której ja bym prosił, nie tak sceptycznie, jak to mówił pan prezydent Sebastian Chmara. Ja jestem tak ambicjonalnie może związany, że walczę o to, co jest najszlachetniejsze, czyli o te medale. Pan był sportowcem i pan też przystępował zawsze i pan chciał osiągnąć jak najlepszy wynik. I mnie to cechuje jako działacza, kiedyś zawodnika i walczyłem, mimo że uważałem, że stoję na straconej pozycji, ale pan osobiście też wie, ile wyzwoli potencjał podejścia do zawodów. Czyli w tym dniu, jeżeli pan się dobrze zmobilizuje, to pan osiągnie lepszy wynik niż pan zakładał jeszcze może na treningu czy dzień wcześniej. Jeżeli mówimy o tych sumach i kwotach, to ja zwrócę państwu na jedną rzecz i to istotną. I tutaj i pan Marian Dering i Bogdan potwierdzą, że najistotniejszą sprawą w żużlowym klubie sportowym, w ogóle nie tylko bydgoskim, jest rozmowa z zawodnikami. Siada naprzeciwko zawodnik i chce jak największą kwotę uzyskać od prezesa. Bo najczęściej te rozmowy się odbywają w duecie. No i jest już rzucona suma. I chciałbym tutaj podać przykład, że zawodnik, który przystępuje w ogóle do oczekiwań, ta suma jest po prostu wzięta z sufitu. Jaki jest rynek, to myślę, że tu część osób się orientuje i w Polsce wiemy, ile zawodnicy oczekują od tego pracodawcy. Ale musimy sobie jedną powiedzieć dzisiaj, że ten żużel w Polsce, po Anglii, po Szwecji, to Eldorado, które było wykonaniem tych zawodników, którzy zarabiali krocie, mija. I ci zawodnicy również to rozumieją. Pan prezes Dering mówi o Tomaszu Golobie. Z tego, co mam informację i panie prezydencie zdradzę, że taka rozmowa już się odbyła między Tomaszem Golobem a panem prezydentem. Ja się cieszę, że pan prezydent rozmawia z Tomaszem Golobem i wszyscy byśmy chcieli, żeby ten Tomasz Golob jeździł w Bydgoszczy. Ale powiedzmy sobie szczerze, to co Marian Dering powiedział. Tomasz Golob jest drogim zawodnikiem, jest najlepszym zawodnikiem, ale jest drogim i czy na to nas stać. Ja jestem działaczem, który by apelował do tego środowiska dzisiaj siedzącego i nie tylko, żebyśmy zbudowali drużynę, która by była potencjalnie walczyła o tą pierwszą czwórkę. Bo uważam, jest tu trener Sawina, że ta czwórka nam się należała w tym sezonie. Jakie błędy zostały popełnione, nie będę tego tematu rozwijał. Ale Przyszłość, jeszcze raz podkreślam. Czyli to, co mówiłem wcześniej, spłacenie zawodników, bo to jest podstawa. Jeżeli chcemy budować drużynę, to ci zawodnicy, którzy czekają na nasze rozmowy, żeby po prostu ich jak najwcześniej spłacić. I to jest podstawa po prostu do tego i żeby prezes, który będzie następcą pana Mariana Deringa, był prezesem z prawdziwego zdarzenia. Tak jest. Już dostępnie jakoś się usłyszuje. Ten mechanizm, który tu żeśmy wprowadzili, radni się na to zgodzili odnośnie tego i 3-letniej umowy, mam nadzieję, a w zasadzie jestem pewien, że, bo mamy jakby ten scenariusz już przemyślany, zapewni możliwość na pewno spłaty tego zadłużenia, które jest wobec zawodników. To nie ma wątpliwości, to jest kwestia procedur, tak, bo
bo to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, czy tak naprawdę miejska spółka i nie stać ją na wypłatę wynagrodzenia. Jeżeli chodzi już o pana Tomasza Goloba, skoro pan Jerzy Kanclerz wspomniał, to oczywiście szanujemy go wszyscy jako sportowca, szanujemy za wyniki, które osiąga i wszyscy, jak tu siedzimy, tak myślę, byśmy chcieli, żeby w Bydgoszczy jeździł. Tylko to kosztuje. I znowuż, Jurek już o tym wspomniał, że oczywiście Tomasz Golob zapewni wyższą frekwencję, to jest pewne, tak? Ale to się mniej więcej da wszystko policzyć, tak? Ale to jest kwestia i wyjściem, punktem wyjścia całej kwestii jest to, o czym mówi Sebastian i mówi, każdy z nas tu wie, to jest budżetu, jaki mamy do dyspozycji. Jeżeli będziemy mieli dyspozycji 5 milionów i załóżmy 2, 3, nie wiem ile, bo się na tym nie zna, tak? Przeznaczymy na jednego zawodnika, to znaczy na wszystkich pozostałych zabraknie pieniędzy. Mało tego, co uważam jest wadą polskiego sportu generalnie, ale wiem, że ministrowie na ten temat rozmawiają. Przykładowo nie zgadzam się z tym, że spółki państwowe finansują tylko niektóre drużyny. Co w związku z tym mamy PGE, które jest w kilku miejscach i jest monopol na zwycięstwa, mamy KGHM, mamy LOTOS i tak dalej, i tak dalej. Tak? I tego typu uważam sytuację, to jest patologia. Gdyby koncerny te duże chciały sponsorować całą ligę i tytularnie finansować ligę i jakimś kluczem te środki byłyby dzielone na kluby, to by było, uważam, uczciwe. Dzisiaj to jest oczywiście zgodne z prawem, więc też uczciwe, ale psuje sport. To jest sport, bo bogaty po prostu wygrywa i oczywiście w tym momencie taka skrabeł chatów w siatkówce 8 lat z rzędu jest mistrzem Polski. Tak? No w tym roku im się nie udało, przy czym pamiętajmy, że mówię tylko o spółkach Skarbu Państwa, ale są też dzisiaj osoby fizyczne, które są tak bogate, jeżeli mają taką ochotę, to potrafią swoje własne środki zainwestować i jeszcze przebiją budżetowo spółki czy kluby, które są zasilane przez spółki Skarbu Państwa i okażą się lepsze. Na to nic nie poradzimy, ale to, co powiedziałem gdzieś wcześniej, czy napisałem, że dzisiaj sukces można kupić, to nadal się podpisuje pod tym dwoma rękoma. Tak? Że kto ma dużo pieniędzy dzisiaj w polskim sporcie, ten wygra. No, taka jest rzeczywistość, smutna. Bardzo, bo w tym momencie zabijana jest tak naprawdę praca z zawodnikami. Przecież dzisiaj można z dnia na dzień cały zespół kupić, cały zespół sprzedać. W wielu dyscyplinach, to że nie mówię to o żużlu. Więzi z klubem w tym momencie, z miejscem pracy, determinacji oczekiwać wielkiej nie można, gdy jednego dnia jesteśmy przyjaciółmi, jedziemy w parze, a drugi dzień jeździmy przeciwko sobie w innym kraju. Tak? No także te korzenie są, uważam, dla mnie bardzo potrzebne. I to, co pan aktor Burakiewicz wspomniał, że jest szkółka i mamy zawodników i co chwała im za to, że zdobywają dużo punktów, to jest ten właściwy kierunek. Ale tak to dzisiaj wygląda. Tu jeszcze ktoś się zgłaszał. Proszę bardzo. Jako uzupełnienie to już tylko dajemy 2 minutki. Dziękuję serdecznie. Znaczy przede wszystkim w imieniu Ruchu Odbudowy Polonii Bydgoszcz, w imieniu bydgoskich kibiców, chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom bydgoskiej Polonii, którzy w tych ciężkich czasach kryzysu wspierają nasz klub ukochany. Chcielibyśmy podziękować wszystkim panom prezesom, którzy też swój wkład wnieśli w rozwój naszej dyscypliny. Możemy się z panami nie zgadzać, ale doceniamy to, co panowie zrobiliście dla naszego klubu. Chcielibyśmy podziękować także panu Bogdanowi Sowarskiemu i wierzymy, że tak naprawdę jesteśmy w stanie się spotkać. Myślimy, że kibice spotkają się ze sponsorami, spotkają się z zarządem i wypracujemy jakieś wspólne pomysły, bo to nie jest tak, że my tylko marudzimy, że my tylko narzekamy, ale naprawdę chcemy dobrze naszego klubu i wierzymy, że stać nas wszystkich na otwarty dialog. Ruch Odbudowy Polonii Bydgoszcz przedstawił swoje konkretne pomysły. Jesteśmy przygotowani do merytorycznej dyskusji. I wierzymy, że naprawdę jesteśmy w stanie odbudować silną Polonię Bydgoszcz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Marek Bąkowski, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe. Moi przedmówcy mówili, co zrobić, co należałoby zrobić, żeby były większe wpływy. Ja może z propozycją, z pewnym pomysłem do Rady Nadzorczej z drugiej strony, co zrobić, żeby te koszty były mniejsze. To znaczy tak, w BKS-ie, jeżeli Państwo sobie przypominacie, był układ taki, że prezesem był Lech Różycki, społecznie pracował, dyrektorem zarządzającym pan Chliński. Pierwszym prezesem BTŻ-u był Bogdan Sowarski, który pracował społecznie, dyrektorem zarządzającym był Leszek Tylingier. Pozwoliłem sobie obliczyć, jeżeli by się udało Radzie Nadzorczej w tym pierwszym roku zatrudnić prezesa, który by społecznie pracował i absolutnie nie zatrudniać menadżera ani dyrektora, tylko rozszerzyć kompetencje
obecnemu kierownikowi administracyjnemu, to mamy zaoszczędzone 240 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jest to na pewno jakiś pomysł. Ja może jeszcze w formie takiego apelu do wszystkich się zwrócę, myślę zwłaszcza do kibiców, bo jak się przyglądam temu od jakiegoś czasu, to odnoszę wrażenie, że lista wrogów rośnie. Pewnie w kolejnych latach będzie ich coraz więcej. Cieszę się z tego głosu, który tutaj padł, że chyba czas z tym skończyć. I chciałem apelować o jedno, że sponsor we wszystkich klubach i we wszystkich krajach traktowany jest wyjątkowo. To jest osoba, która wydaje własne pieniądze, która nie musi tego robić. Może gdziekolwiek indziej te środki lokować. I apeluję do tego, aby szanować tych ludzi zwłaszcza, którzy swoje własne środki w taki czy inny sposób przekazują na klub. Są to osoby, dzięki którym możecie przychodzić, czy możemy przychodzić wszyscy na mecz, możemy się emocjonować i naprawdę, jeżeli do tego nie doprowadzimy, jeżeli nie wypracujemy klimatu takiego, który spowoduje, że po prostu w Polonie będzie warto inwestować, to tych sponsorów będzie coraz trudniej. Taka atmosfera, która w ostatnim czasie została wywołana, atmosfera wielkiej wrogości. Pan prezydent wspomniał o tym, że mają go wywieźć na taczce. Ja przeczytałem o sobie, że będę powieszony obok pana Mariana Deringa. No nie są to słowa, które gdzieś tam pojawiające się na zewnątrz budują dobrą atmosferę wokół tego klubu. I oczywiście no, nie bierzemy tego do siebie, bo są to emocje i nie do końca odpowiedzialne osoby to robią, ale na pewno są to elementy, które nie napawają optymizmem i nie budują tego, co winno w tym momencie się zbudować. To tyle kończąc i dziękuję za taki głos i liczę, że od siebie Państwo rozpoczniecie i spróbujecie z powrotem zbudować odpowiedni, dobry klimat wokół klubu. Dobrze, słowa padają. Akurat to jest u Państwa na stronie, to co mówił Sebastian, ja też miałem okazję czytać, więc jakbym był sponsorem, powiem wprost, to bym nie przyszedł do tego klubu na pewno, tak? Bo jeżeli kibice tejże drużyny chcą wieszać, wozić na taczkach i tam jeszcze jest wiele, wiele innych ciekawostek, mało tego, moderatorzy strony generują tego typu sytuacje, to ja się nie dziwię sponsorom, że nie chcą przyjść. Zabrzmi to mocno. Ja jako miasto muszę, powiem szczerze, tak? Bo mam taki obowiązek, pamiętając nie to, co dzisiaj jest, tylko że klub ma tyle lat, ile ma i że wiele osób jeszcze pamięta jego lata świetności, ale prawda jest taka, że atmosfera wokół klubu jest taka, że czysto biznesowe decyzje, biznesowe, nie sentymentalne, byłyby takie każdego, że do klubu nie przychodzi ani ze złotówką. Tu sponsorzy przychodzą z sentymentu. I tylko na to można liczyć. Sentyment pozwala wybaczać także i złą atmosferę, ale gdzieś jest granica. Także o tym powinniśmy pamiętać wszyscy. Ja myślę, że to tylko będzie służyło, tak powiem, dalszej wymianie poglądów, które okej, okay, no. Czy nie jest prawdą to, co powiedziałem? No po części, ale nie do końca. To wyjaśnimy po spotkaniu, bo ja twierdzę, że wszystko, co powiedziałem, jest prawdą. Szanowni Państwo, zostaje bardzo ważna kwestia. Trzy kwestie. Pierwsze, więcej trzeba pieniędzy. To niewątpliwie. Miasto, uważam, że wsparcie jest duże. Też się orientowałem, jak jest w innych miastach. Spotkałem kiedyś wiceprezydenta Rzeszowa, mówię, chłopie, ile miasto Rzeszów przekazuje na żużel? 500 tysięcy, taka kwota padła. I myślę, nie mam szczegółowej orientacji, ale myślę, że wsparcie, które ze strony miasta jest duże. Kwestia dalej, oczywiście zarządzania klubu. Jestem otwarty, członkowie Rady Nadzorczej nie są osobami, które tam chcą, bo nie wiem, ile pieniędzy dostają, chcą wykonać dobrą pracę. Myślę, że w tej atmosferze bym się nie zdziwił, jak też powiedzą dziękuję. Ja będę miał problem, kto do tej rady ma trafić, bo nie wierzę, że ktokolwiek się będzie tam garnął do tej pracy, chyba że faktycznie będzie miał za sobą silnych partnerów, którzy zagwarantują tak naprawdę co? Pieniądze, bo pieniądze są dzisiaj w tle wszystkiego tego, co tutaj, o czym wszystkim rozmawiamy. Przy czym, gdyby były te pieniądze, to byśmy nie musieli się oczywiście spotykać. Kwestia stadionu, bo to jest kwestia, która się wielokrotnie oczywiście pojawiała. I najlepiej, gdyby pewnie tutaj siedzący
usłyszeli tak, budujemy nowy stadion. Oczywiście, że można. Ja cały czas mówię, można. Czytam w gazecie kolegi pana rektora Borakiewicza, który jest za, a inny redaktor jest przeciw. Tak samo mieszkańcy. Ja chodzę, ja reprezentuję wszystkich bydgoszczan. Tu są ci, którzy kochają Żużel. Taka jest prawda. I też tu siedzę, bo też kocham Żużel. Ale moje dylematy to są dylematy, że ja jestem prezydentem całego miasta i muszę dbać o wszystko. I powiem tak, racjonalnie kierując się stricte finansami, to dzisiaj mówię wprost, nie jest czas na budowę stadionu. Powiem dlaczego. Mamy środki unijne do pozyskania. Jeżeli dzisiaj wydamy na stadion 40 milionów, to mamy o 40 milionów mniej wkładu do projektu unijnego w latach następnych, czyli inwestycje 80% mniejszą. Więc się kierując racjonalnie, nie powinniśmy tego robić. Kierując się politycznie, może tym, żebyście Państwo chwalili mnie na swoim blogu i dzięki temu 700 głosów miałbym więcej, to dzisiaj powinienem wstać, powiedzieć tak, budujemy stadion. Ale prezydent miasta nie powinien tym się kierować. Szukać innych rozwiązań. I ja nie mówię, że stadion nie należy modernizować, tylko szukam sposobu, żeby to zrobić mądrze, jak najtaniej i nie stracić szans w wielu innych obszarach, które miasto będzie wkrótce miało. Taka jest prawda. I to jest oczywiście nie moja decyzja, bo to jest zbyt poważna decyzja, żebym ja jednoosobowo ją podejmował. Jest jeszcze Rada Miasta, są mieszkańcy. Bo tak naprawdę ja nie mogę za mieszkańców zdecydować, czy zbudować im stadion, czy dużą drogę albo dwa mosty. Nie mogę. To jest za poważna decyzja. Tak uważam. Ja mogę mieć swoje zdanie, moje zdanie Państwo znacie. Jeżeli znajdę sposób, żeby ogień z wodą połączyć, a myślę, że znajdę, to wtedy się tą informacją podzielę. Dzisiaj akurat nieobecny i to nie dlatego, że nie mają ochoty się tu spotkać panowie, członkowie Rady Nadzorczej, pan Gramza i pan Gotowski, tylko są jakby usprawiedliwieni względami swoich koniecznych wyjazdów. To już dzisiaj da się zmierzyć różnicę mniej więcej, tak? Co daje nowy stadion? Ja wiem, ale tam zbudowano, Jurek, też dobrze wiesz, pewien projekt cały, tak? Mało tego, tam postawiło miasto na Żużel, praktycznie tylko na Żużel. Też, bo postawili tylko na to. To się zgadza. My mamy ten bogactwo urodzaju, o którym mówił Sebastian. Ale to są oczywiście decyzje do podjęcia, ale gdyby ktoś powiedział, tutaj obecny, nawet tutaj panowie, zamknijmy, zlikwidujmy Delektę, 2 miliony mamy więcej, wrzućmy do Polonii. Proszę bardzo, to jest propozycja. Tego czegoś nie słyszymy. Sebastian się tego domaga, ja też. Niech będzie ktoś odważny i to powie, Delekta jest nam niepotrzebna. Cisza. No taka jest prawda. Dlatego ja uważam, że to jest zbyt poważna decyzja, żeby jednoosobowo ją podejmować. Bo ona jest w skutkach dalej idąca, niż tu powiedziałem. Tym bardziej, że wiele niewiadomych jest. Nie mówię nie na ten moment. Umówimy się, że no chcemy dokonać pewnych jeszcze analiz, żebyśmy wiedzieli, o jakich kwotach mówimy. Zlecimy pewnie pewną koncepcję, kosztorys, po to, żeby się przekonać tak naprawdę, jaki to jest koszt, bo tego nie ma. Wiemy, ile kosztował stadion w Toruniu. 120 milionów złotych. W Gorzowie? Nie, mniej kosztował. Dużo mniej kosztował, tak, mniej kosztował. Także to wiemy. I co jeszcze? Jeżeli to będziemy ten obiekt robić, czy wykonywać, czy zarekomenduję jego wykonanie, czy modernizację, musimy się zastanowić, i tutaj każdy głos się liczy, nad wielofunkcyjnym obiektem. To znaczy takim, który nie będzie służył 10 razy do roku. No bo tak naprawdę koledzy z Torunia, mając 10 imprez w roku, załóżmy żużlowych, no parę jeszcze innych może też, to licząc ile stadion kosztował, to 500 do miliona dopłacają jakby w wydanych kosztach na budowę, tak? Każda impreza są milion droższa, jak nie ma innych. Więc to jest czysta ekonomia i kalkulacja oczywiście, gdybym nie uwzględniał sentymentów, które część bydgoszczan przynajmniej ma. Ich nie wyraża. Także jeżeli to myślimy o takiej funkcji, może na razie trochę abstrakcyjnie, ale też to zbadamy, wiedząc, że sezon żużlowy kończy się mniej więcej w październiku, zaczyna tak na tor pewnie z treningami gdzieś koło marca. Jeżeli się mylę, to proszę, by mnie fachowcy poprawili. Chcemy zbadać na przykład możliwość układania na ten okres zimowy toru lodowego, tak? Żeby to była duża, miejska ślizgawka. Takie coś też analizujemy, bo szukamy pomysłu na to, żeby ten obiekt żył, jak już to cały rok. Wtedy racjonalność takich wydatków będzie zdecydowanie większa. Mało tego, może na te niektóre inne funkcje pozyskamy gdzie indziej środki, tak?
Wiemy, że stadion ma mnóstwo sygnałów, że stadion przeszkadza sąsiadom, mieszkańcom ze względu na hałas. No więc to też, o to też trzeba zadbać, więc może w ramach ogólnej walki z hałasem uda nam się pozyskać środki na przykład w odpowiednich funduszach chroniących środowisko. No tutaj możliwości jest wiele, także dopóki nie pozbieram, nie będę znać tych możliwości, nie będę znać tych kosztów, do tego momentu nie jestem w stanie zarekomendować decyzji, a decyzja i tak będzie Rady Miasta na koniec, tak? Ale chciałbym, żeby to była też decyzja aprobowana przez bydgoszczan. Także tych, dla których żużel jako sport nie istnieje w ogóle, bo takich też jest wielu. I to trzeba też z tą świadomością żyć. No dobrze. Sprawnie nam to poszło, 5:00. Wszystkich kochających żużel zapraszamy na stadion. Tak, panie prezydencie? Więc umówmy się tak, no w związku z tym, że każdy tu miał możliwość się wypowiedzieć. Jeżeli są jakiekolwiek pomysły, sugestie, nawet co do tej wielofunkcyjności, co do innych kwestii, bardzo proszę przelać je na piśmie i przesłać na mój adres. Zbierzemy się, myślę, jeszcze raz wtedy. Myślę, że dobrym momentem będzie też spotkanie się, nawet wspólne, jeżeli uda nam się wyłonić nowego prezesa. Niech on i się przedstawi nam szeroko, ale i niech też, że tak powiem, wysłucha pewne oczekiwania. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby też porozmawiać, może być więcej informacji na temat innych działań. Proszę bardzo. Znaczy ja oczywiście myślałem o Tomku Golobie i powiem szczerze, że nie zaproponowałem mu tego świadomie, bo uznałem, że sprawiłby mu duży problem tym, że dzisiaj jego pracodawcą jest kto inny. Dlatego mówię, że byłby duży problem, że jego pracodawcą jest kto inny i dlatego z taką propozycją nie wystąpiłem, bo uważałbym, że postawiłem go w trudnej sytuacji, albo musiał odmówić, a nie chciałem go w takiej sytuacji stawiać, albo mógłby spotkać się jakby z niechęcią ze strony swojego pracodawcy. Też już bez emocji, bo też przyszedłem tutaj, szanowni państwo, zaraz prosto 15 minut wcześniej kończyłem lekcję WF-u Toruńska, zakorkowana od drzewniaka. Ja mam ogromny szacunek mimo wszystko, że powiedziałem tam, że stary klub, ale o czym innym chciałem, bo naprawdę krótko, bo ja jako nauczyciel wychowania fizycznego uważam, i to tak daję pod refleksję, że i to tutaj takim dobrym przykładem jest AK Zawisza, że klub, który nie wychowuje masowo młodego człowieka od tam 6-latków poprzez szkoły podstawowe, poprzez gimnazja, a takim klubem, i ja o tym mówię, a nie tam o jakichś układach, że ktoś za mną nikt nie stoi, że klub, który nie wychowuje młodego człowieka, a w Bydgoszczy jest tych klubów więcej, a Polonia akurat nie jest, skazuje się na marginalizację. I dzisiaj, jeżeli mówimy o tym, że na Polonię ludzie nie chodzą, ja na przykład jeżdżę na bomy, jeżdżę na czwartki lekkoatletyczne, pan Andrzej Urbaniak robi na Sielskiej zawody lekkoatletyczne i Zawisza tam ma naturalną reklamę, bo tam przychodzą w dresach. To są potencjalni członkowie klubu lekkoatleci, uczestniczą w innych sekcjach, oni mają rodziców, to jest potencjalne kilka tysięcy sympatyków i podejrzewam, że gdyby Zawisza miał problem i by prezes klubu ogłosił, ratujemy klub cegiełkami, to oni jako pewne środowisko rodzinne, jakiś model funkcjonowania klubu. A kiedyś taki model był w Polonii. Polonia w połowie lat 80. miała prawie 2000 członków sportowców, osoby wspierające, o rodzicach nie wspominam. Daję pod refleksję jedną rzecz. Polonia dzisiaj jest po prostu klubem li tylko żużlowym, gdzie żużel jest zmarginalizowany w telewizji polskiej, w eurotelewizji, to już w ogóle nie wspomnę. Telewizja zrobi transmisję z Mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Igielicie w sierpniu, gdzieś tam z Zakopanego czy z Wisły, a nie zrobi oficjalnej transmisji w publicznej telewizji z drużynowego Pucharu Świata w Gorzowie, gdzie to jest naturalna reklama dla tego sportu. Niestety. Do tego ja uważam, że to jest moje prywatne zdanie, że kluby żużlowe jednosekcyjne sprawdzają się w małych ośrodkach. W Bydgoszczy no właśnie tak jest, że to jest klub zmarginalizowany. Moim zdaniem jeszcze na koniec, bo wiem, że mamy teraz o 18 mecz.
Bydgoszczy jest fenomenalna sytuacja i to jest na plus. Tak jak mówił pan prezydent Sebastian. O kibica będzie zabiegał każdy. Zawisza niedługo może przyjedzie. Legia Warszawa, tu Krzysiowi napisałem kartkę, żebyśmy przyjedzie i mają stadion na 18 tysięcy ludzi. I będą chcieli go wypełnić po prostu. I mają dzisiaj 5-6 tysięcy zdeklarowanych kibiców i jest 10 tysięcy wakatów. I te 10 tysięcy wakatów to są ci, jak w wyborach prezydenckich. 5 chce, jakiś określony procent mówi, że jest za tym, drugi określony procent, że jest jakimś innym i najwięcej jest tych niezdecydowanych. I o tego niezdecydowanego dzisiaj każdy walczy. Chemik na mecze przychodzi 2-3 tysiące ludzi. Jest hala na 6 tysięcy, więc oni mają też wakat 3 tysięcy, oni też będą walczyć o kibica. Jest fenomen w postaci, tak jak mamy ekstraklasę koszykówki kobiet. Jest Astoria, która też by chciała mieć kibiców i chce o nich walczyć, zabiegać. Jest to bardzo ciężkie. I Polonia dzisiaj w tym modelu, żeby ktoś mnie nie zrozumiał źle, że ja jestem jakiś z nienawiścią tutaj przyszedłem, brońcie Panie Boże, jestem ostatni, żeby nie było. Od 1984 roku do 1999 roku opuściłem 2 mecze ligowe w Bydgoszczy. Później miałem właśnie taki sezon 2000 do 2004, gdzie wybierałem sobie mecze i od 2004 ruszyłem, uwierzyłem w ten model, że faktycznie ten odbiurokratyzowany model jest może wielką szansą dla bydgoskiego sportu żużlowego, ale też liczyłem, że panowie tutaj będziecie się mocno utożsamiali z tymi korzeniami klubu. Co jest akurat moją słabością? No, jestem taki i się nie zmienię, po prostu. Ja kocham usprawiedliwiona ten... jest, spokojnie. Tak, słabość. Tak, to jest moja słabość i moja żona mnie za to codziennie katuje, ale trudno, psychicznie. Także ja w to wierzyłem, ale widzę, że to jest już bez emocji, że to jest ciężki orzech do zgryzienia, żeby mieć w mieście 400-tysięcznym, gdzie mamy dzisiaj 5-6 alternatyw, gdzie nie ma tej masowości, nie ma tego wychowania, tak jak mówiłem, na tych wszystkich imprezach szkolnych. Polonii nie ma w szkołach podstawowych. Mało kto się w ogóle chwali, że tam jest kibicem żużla, a o Polonii w ogóle się nie mówi, z różnych względów. W Polonii tym, czym wyżej w ogóle nie ma w gimnazjach, nie ma mentalnie. Ja pamiętam, zaczynałem w 90-tych, połowie 90-tych lat pracę i miałem takich zdolnych chłopaków, żeby ich do Polonii przyprowadzić. Niektórzy z pana prezydenta nawet grali w jednej drużynie, żeby ich przyprowadzić i mówiłem, czy chcecie grać w Polonii Bydgoszcz, bo szkoła na Sierniczku 57, 59, 67, blisko, komunikacja. Niektórzy z nich byli nawet kibicami Zawiszy, ale mówili, chcieli grać w Polonii, bo w Zawiszy by się nie złapali do składu. Oni jak usłyszeli, że Polonia, to aż mieli takie wielkie oczy. Dzisiaj, jak ja mówię o Polonii, to oni się śmieją po prostu. Tak to wygląda. Marginalizacja, że sport żużlowy w takim wymiarze, gdzie jest nieszanowany i przez Warszawę, czy w ogóle w Europie nieznany i nie ma tej masowości, jest ciężko walczyć o kibica. Ja to tak jako taki, nie to bo pan prezydent chce konkrety, a to ja, jako nie, refleksję. Ja panu powiem, ja zakończę, jeśli pozwolę. Dziękuję. Światełko nadziei, ale powiem jak to się robi. Wiecie państwo, że akurat moja i syn, i córka uprawiają sport. Na Polonię przychodziliśmy kibicować. Przykre było, że nie było kibiców. Prócz rodziców i rodzin nie było kibiców na meczach piłki nożnej, ale taka jest rzeczywistość. Ale powiem o innym przykładzie. Akurat o tym, który widziałem, kliniczny przypadek. Jak można to odbudować? Bo ja nie mówię, że nie można tego odbudować. 7-8 lat temu powiem o kajakach w Zawiszy, bo na tym akurat, jak państwo wiecie, się znam, tak? Nie było kajakarstwa kompletnie w Zawiszy. Kompletnie. Znalazł się człowiek, który nie miał punktu we współzawodnictwie dzieci i młodzieży żadnego. Znalazła się grupa działaczy, byłych zawodników, którzy chcieli to odbudować i odbudowali do tego stopnia, że po 7 latach ten klub jest najsilniejszym klubem młodzieżowym i dziecięcym w Polsce. Ale zaczęło się od działaczy, którzy pracowali za darmo i chcieli. A system miasta funkcjonowania spowodował, że od tego zera doszli do tej sytuacji. Także system wspierania sportu w mieście pozwala każdemu klubowi osiągnąć taki sukces. Tylko muszą się znaleźć ludzie, którzy chcą tego osiągnąć. I to nie tylko działacze, także trenerzy i potem jeszcze, co jest najtrudniejsze dzisiaj, i to jest zadanie też i dla nas, zachęcić młodzież do uprawiania sportu przez duże S. Bo z tym jest problem. Znaczy nie dojrze do rekreacji, ale i do sportu. Nabory, które kluby dokonują, są bardzo trudne. Także to jest możliwe, tylko musi ktoś chcieć
i nie ma gwarancji, że się uda, ale wierzę, że się może udać. Także tu gwarantuję, że miasto jest otwarte na takie inicjatywy. I w 7 lat można z niczego dojść do najlepszej drużyny czy zespołu ocenionego w Polsce. I to jest olbrzymi sukces właśnie tych działaczy, którzy potrafili to stworzyć. Oczywiście osiągnięte rękoma, głównie rękoma, ale i trochę nogami, co jest dziwne, kajakarstwie, ale też sportowców. To jest pozytywne. To, co mówi pan, panie Sławku, to jest możliwe, tylko czy są tacy ludzie, pan zna lepiej. Ja nie znam. Dziękuję bardzo za spotkanie.